Czy radni PiSu zawłaszczyli 17 milionów złotych? Czarna teczka Donalda Tuska dla Jarosława Kaczyńskiego. Z tej strony Mikołaj Dowiejko, redakcja Goniec.pl, program Przegląd Polityczny. Zapraszam serdecznie. Co łączy Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego? Obaj byli premierami Polski i obaj są teraz na wielkiej wycieczce po Polsce. Na jednej z konwencji Donald Tusk pokazał swoją czarną teczkę. Zapowiedział, że listę nazwisk z tej teczki prześlę prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mają tam być nazwiska 40 radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zalęgli się w spółka Skarbu Państwa. W ciągu roku wszyscy ci politycy mieli zarobić 17 milionów złotych. Jak odnosił się do tej sytuacji Donald Tusk, stali się milionerami dzięki niezwykłej sprawności partii politycznej, która w Polsce rządzi i daje swoim aktywistom możliwość zarabiania bardzo dużych pieniędzy. Oni drożyzną się nie przejmują. Zgodnie z tym, co zaproponował prezydent Andrzej Duda, mogą patrzeć z optymizmem w przyszłość i nie muszą zaciskać zębów. Raczej będą szczerzyć zęby w uśmiechu. Donald doczekał się już odpowiedzi ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Jak mówi Jarosław Kaczyński na konwencji w Bielsku Białej, ja oczywiście sprawdzę tę sprawę, nie lekceważę tego w żadnym wypadku. Jak widzimy, do wyborów został lekko ponad rok, a wyścig o wyborce już trwa. Jednak na razie w peletonie na czele Prawo i Sprawiedliwość. Choć wydaje się ostatnio łapać zadyszkę. Według średniej sondaży za lipiec Prawo i Sprawiedliwość może cieszyć się 33% poparciem. Jest to spadek o około 1,5%. Natomiast nikt wyraźnie nie nadgania. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z prawie 25% poparciem. Dalej znajduje się Polska 2050, Lewica, Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe Poza Progiem. Pytanie, czy tego typu wymiany zdań mogą zmienić sytuację polityczną w Polsce? Koniecznie dajcie nam znać o swojej opinii w komentarzach. Robert Biedroń otwarcie uderza w politykę Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że niedawno Unia Europejska do swojej taksonomii dołączyła gaz ziemny i ropę naftową. Robert Biedroń opublikował następujący tweet: Nie dla taksonomii gaz i atom nie są zrównoważonymi źródłami energii. Niestety podczas dzisiejszego głosowania Europarlamentu tego nie zrozumiano. Putin otwiera szampana. Fakt faktem, Daily Express podaje, że Ukraińcy są zaniepokojeni faktem, że do taksonomii unijnej dołączył gaz ziemny. Jednak z drugiej strony od wielu lat Robert Biedroń słynie z antyatomowych poglądów. Pytanie, na ile są to tylko obawy, a na ile rzeczywistość? Przypomnijmy, że na przykład takie kraje jak Francja mogą w dniu dzisiejszym pozwolić sobie na absolutną niezależność energetyczną od Rosji, dzięki czemu szantaż czy to gazowy, czy węglowy nie jest ich udziałem. Dlatego przypisywanie prorosyjskości ludziom, którzy są za atomem, jest co najmniej nie na miejscu. Jednak przyzwyczailiśmy się do tego, że jeżeli ktoś jest przeciwnikiem jakiegoś pomysłu, to jego zwolennicy zazwyczaj są przyjacielami Putina. Więc przerzucanie się prorosyjskością, czy byciem agentem Putina, jest w Polsce raczej na porządku dziennym. Z jednej strony obniża on poziom debaty publicznej do przerzucania się epitetami. Z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście w polskiej polityce pojawiłby się człowiek absolutnie prorosyjski czy proputinowski, wszelkie oskarżenia w jego stronę mogłyby być trywializowane. Do tego, drodzy politycy, uważajcie czasem na słowa. Kolejny spór w Konfederacji. Krzysztof Basak dla mediów wypowiedział się, nie zgadzam się z Braunem w sprawie rozszerzenia NATO. Ale o co konkretnie chodzi? Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu miały miejsce dwa głosowania. Jedno w sprawie akcesji Szwecji do NATO, a drugie w sprawie akcesji Finlandii do tego samego sojuszu. Jeżeli chodzi o Szwecję, wszyscy posłowie, jak jeden mąż, poparli akcesję Szwecji do NATO. Natomiast w przypadku Finlandii pojawiły się dwa odmienne głosy. Przeciw był Robert Winiński, który jednak przyznał po głosowaniu, że się zwyczajnie pomylił. Natomiast na pewno nie pomylił się Grzegorz Braun, który wstrzymał się od głosu. Wokół tego zaczęły narastać spekulacje. Krzysztof Bosak próbował tłumaczyć swojego kolega partyjnego. Grzegorz Brown ma taką linię, iż uważa, że nie należy prowokować Rosji. I kontynuował. Ja osobiście się z tym nie zgadzam. Uważam, że rozszerzenie sojuszu służy polskiemu bezpieczeństwu narodowemu. Natomiast w Konfederacji mamy te zasady wolności wewnętrznej, jeżeli chodzi o nasze poglądy czy spojrzenia. I Grzegorz Brown wyraża zdanie tych wyborców, którzy są mocno sceptyczni względem polityki i NATO, i rządu. Jednak warto by zadać pytanie. Z jednej strony możemy być sceptyczni wobec polityki rządu, natomiast w czym szkodzi przyjęcie Finlandii do NATO? Wydaje się, że w obliczu dzisiejszej sytuacji powinniśmy być jednomyślni. Przypomnijmy z historii, jak skończyła się na przykład polityka epizmentu. Polacy wielokrotnie narzekali na reakcję Zachodu w tamtym czasie. W związku z tym lepiej nie powtarzać błędów przeszłości. Podkreślmy, to nie ofiara prowokuje sobą agresję, to agresor wykonuje zamach. Dlatego zachęcamy posła Brauna do zmiany swojego stanowiska. Na przykład właśnie w kierunku zdania posła Bosaka na ten temat. Jak stwierdził również w rozmowie dla Polsatu News, uważam, że to jest zbyt bierny wobec Rosji. Do tej pory państwa NATO nie zdecydowały się wypowiedzieć umowy na to. rosja z 1997 roku o nierozmieszczaniu poważnych wojsk w państwach NATO. Dlatego zamiast nieprowokowania Rosji, apelujemy do wszystkich polityków zachodu o umocnienie NATO. Kolejny konflikt w Zjednoczonej Prawicy wrze na linii Mateusz Marawiecki i Zbigniew Ziobro. Jak potwierdzają media, rząd przyjął we wtorek we własnym gronie uchwałę o jedności. Jak podają media, rząd we wtorek na własnym posiedzeniu przyjął uchwałę o jedności rządu. Co nie zmienia faktu, że Zbigniew Ziobro, jak i Mateusz Morawiecki co jakiś czas serwują sobie pstryczki w nos. Wyciekły również informacje, jakoby rzecznik prasowy Solidarnej Polski Jacek Ozdoba miał pisać do sondażowni, ażeby uwzględniały Solidarną Polskę jako osobny byt polityczny w sondażach. To wszystko sugeruje, że partia Zbigniewa Ziobry może przygotowywać się do samodzielnego startu w wyborach. Nieoficjalnie mówi się, że sytuacja pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro jest najbardziej napięta od początku istnienia gabinetu Morawieckiego. Ewentualny konflikt wzmaga jeszcze odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Mateusz Morawiecki zarzucił Zbigniewowi Ziobrze nieskuteczność w realizowaniu reformy wymiaru sprawiedliwości. Marawiecki skrytykował również słowa Solidarnej Polski na temat swojej decyzji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Solidarna Polska zarzucała mu, że przez swoje decyzje Mateusz Morawiecki pozbawiał suwerenności Polskę. Natomiast ten stwierdził, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Warto też przypomnieć niedawny zakład Zbigniewa Ziobra o Śliwowice. Medialnie, oczywiście, to jest tylko cząstka konfliktu, który panuje między Ziobra a Morawieckim. Czy skończy się to rozpadem Zjednoczonej Prawicy? Mimo wszystko, raczej nie, ponieważ warto też przypomnieć sytuację właśnie sprzed ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy Ziobryści sugerowali, że ratyfikowanie Krajowego Planu Odbudowy będzie oznaczać koniec polskiej suwerenności. Słynne stało się hasło: weto albo śmierć. Jednak nie było ani weta, ani śmierci. Później Solidarna Polska wygrażała się, że w przypadku ratyfikacji opuści koalicję rządową. Minęły dwa lata, więc opcji są dwie. Albo Solidarna Polska nie jest konsekwentna w tym, co zapowiedziała, albo może korzysta ze starej przeglądarki internetowej. Jednak bezdyskusyjne jest to, że spoiwem zarówno jednego obozu politycznego, jak i drugiego jest Jarosław Kaczyński. Dlatego w wywiadzie dla gościa niedzielnego Mateusz Marwiecki niedawno powiedział: Będę namawiał prezydenta Kaczyńskiego do zmiany tej decyzji. Jest on osobą, która spaja różne nurty Zjednoczonej Prawicy i obie jego przywództwo w naszym obozie i Patriotyczna Służba Polsce trwały jak najdłużej. Odnosił tutaj do zapowiadanej przez Jarosława Kaczyńskiego dymisji. Natomiast, nawet jeżeli zbinie Ziebro zdecydowałby się opuścić koalicję Zjednoczonej Prawicy, możliwe, że powtórzyłby się kazus porozumienia. Przypomnijmy, że przed opuszczeniem koalicji rządowej Porozumienie miało prawie 20 posłów. Dzisiaj z Jarosławem Gowinem została tylko piątka, w tym sam Jarosław Gowin. Dlatego nie wydaje nam się, żeby cokolwiek miało się w tej sprawie zmienić. Jak komentował w piątek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, z tzw. maili Dworczyka wyłania się obraz osób, które w ewidentny sposób mają dobre obyczaje, prawo i przepisy konstytucji. To obraz klasycznego państwa mafijnego. Mowa oczywiście o mailach, które Michał Dworczyk miał pisać do Julii Przyłębskiej. Miał od w nich ustalać linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast premier Mateusz Morawiecki zarzucił polskim mediom i niektórym politykom wierzenie w białoruską czy też rosyjską dezinformację. Sugeruje, że za wyciek maili odpowiadają białoruskie lub rosyjskie służby. Przez to podważa również prawdziwość tych maili. Jak zaznaczył szef rządu, jestem przekonany, że tego typu wrzutek będzie jeszcze bardzo dużo. Powołał się również na ekspertyzę amerykańskich firm, które mają potwierdzać jego słowa. Natomiast Donald Tusk twierdzi zupełnie co innego i sugeruje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą badać sprawy z jednego powodu. Jak mówi, tego chyba boją się najbardziej. W tych mailach jest gotowy akt oskarżenia. Idzie nawet o krok dalej, stwierdzając, to jest wzorzec jeden do jednego z putinowskiej Rosji, albo z czasów, kiedy PZPR decydował w Polsce o wszystkim. A czyje stanowisko jest zbliższe państwu, Donalda Tuska czy Mateusza Morawieckiego? dajcie nam znać! Niezwykle ciekawa konferencja Damagla Glapińskiego, prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział m.in. kroki prawne wobec byłego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Ponadto stwierdził, że Donald Tusk w sprawie działań Narodowego Banku Polskiego łże. Twierdzi również, że w 2023 roku inflacja zacznie spadać, by osiągnąć cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego w roku 2024. Jedno jest pewne, spór wokół inflacji i Narodowego Banku Polskiego będzie jednym z najgłośniejszych w najbliższych miesiącach. Przypomnijmy słowa Donalda Tuska względem profesora Glapińskiego. Adam Glapiński popełnił wszystkie możliwe błędy. Tak długo jak PiS przy pomocy ludzi w rodzaju Glapińskiego będzie zarządzał polskimi pieniędzmi i finansami publicznymi, będziemy mieli kłopoty. Stwierdzi również, że nie spotkał jeszcze ani jednej osoby zadowolonej z polskiego ładu. Do słów Adama Glapińskiego z dzisiejszej konferencji jeszcze nie zdążył się odnieść. Zobaczymy jednak, jak spory na tych liniach będą się kształtowały. Na pewno będziemy Państwa o tym informować na bieżąco. A który z tych tematów według Państwa jest najciekawszy, koniecznie dajcie nam znać. W Mendy, jak w każdym sporze sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny się przyjrzeć Państwu i na nasze materiały. Dziękuję bardzo Mikołaj Dowy, koledzy z Agoniec.pl, a to był program Przegląd Polityczny. Zapraszam serdecznie na kolejne wydania.